Jako witam Was w kolejnym filmiku, jest już grudzień. Na pewno widzieliście mnie w tej stylowie w filmiku wcześniej, tutaj jest na pewno. Zobaczcie go sobie, jak go nie widzieliście jeszcze. No i przechodzę do konkretów. Słuchajcie, od bardzo dawna zastanawiałam się nad jakąś zmianą, nad czymś takim przełomowym w moim życiu, a jednocześnie chciałam, żeby ta moja zmiana wyszła na dobre i dla mnie, i dla ludzi dookoła. I tak sobie pomyślałam, dlaczego by nie? Dlaczego by nie zrobić właśnie to? Chcę, żebyście razem ze mną przeżyli ten moment, bo na pewno będzie dla mnie dość ważny, dość taki, bym powiedziała, wręcz emocjonujący. Mam nadzieję, że zrozumiecie moją ideę. Oglądajcie ten filmik do końca. Na końcu wyjaśnię Wam po co, dlaczego i o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego taki ten film jest dziwny. Widzimy się w łazience. ショートするよ。うん。何が入ってるの？でも分からんない。今までのばしてた髪が。ね。お、かっこいいね。いい感じ。なんで泣いてんの？分かんないよ。髪切っただけで。え、どうすんの？ Tada! 31 cm włosów, ale tutaj jeszcze u góry są 2 cm, więc 33 cm włosów przekazuję fundacji japońskiej, która zajmuje się robieniem peruk dla dzieci potrzebujących. Także moje włosy, ja wiem, że one są farbowane, ale ta fundacja przyjmuje włosy i farbowane, i potraktowane trwałą, i rozjaśnione, i siwe. Także oddaję swoje włoski i mam nadzieję, że jakieś dziecko będzie szczęśliwe. I mam nadzieję, że Wy też się zainspirujecie i może oddacie krew, może oddacie szpik, albo właśnie oddacie włosy. To tylko włosy, no odrosną. Zresztą, no, czy nie wyglądam teraz kawaii? Kawaii desio. Kawaii desio. Pimpoś mnie obciął. O, kocki te. To był... To był nasz prezent właśnie. ちょっと短いのかな。ほら。ああ、そっか。よいしょ。かわいい。これピンポジの耳だね。そうです。それ俺のだよ。ペコン。さあ、じゃあ ja już będę kończyć. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Dziękuję. To są jeszcze włosy nieumyte, niewystylizowane, nic z nimi nie robiłam, więc no trochę wyglądam jak mop, ale i tak odskarsam adeśta. I kandzina, ne?
Ja uciekam. Trzymajcie się i wesołych Mikołajek, bo chyba ten film będzie w Mikołajki. Bye bye!